Witajcie. Taka seria mnemotechniki. Jeszcze nie wiem, jak to nazwę, jak to zatytułuję. Chcę wam przedstawić sposób zapamiętania słówek, z którymi ja miałem problem, z którymi uczniowie moi mieli problemy. Jeżeli macie coś też, propozycje, jak zapamiętać pewne słowa, podajcie mnie w komentarzu. Ja może zrobię z tego film, nie? Też, żeby podzielić się tą wiedzą innym. Z innymi, przepraszam. Włączcie napisy, po pierwsze. To jest bardzo ważne. Żebyście mieli w opisach na dole właśnie mogli śledzić to, co mówię. Słowa i pisownie przede wszystkim. Słuchajcie, jest słowo lekarz, które oznacza słowo arzt. Jak to słowo zapamiętałem? Możliwe, że niektórzy z was tego nie potrzebują, że słowo arzt wam siadło i nie ma z tym problemu. Ale mam pomysł, mam patent. Słuchajcie. Jest słowo lekarz. Polskie. Odetnijcie słowo lek i aż. Lek dajcie na bok, nie ma go, jest aż. Nie wiem dlaczego, ale dlaczego wiem, ale jak to wyjaśnić mnemotechnicznie, nie wiem. Dodajecie na końcu ty, literkę ty. Skojarzcie sobie z młotkiem i z takim ćwiczeniem, to nie jest ćwiczenie, to jest badanie na nerwy kolana. Kojarzycie, że lekarz stuka młotkiem w kolano i wtedy jak kolano drga do góry, to znaczy, że poderwie się, to znaczy, że działa wszystko w porządku. Nie wiem, taki pomysł. Arzt. Powstało słowo arzt, lekarz. Oczywiście musimy to z wymówić jako cy, to jest jasne. I w ten sposób powstaje der Arzt, bo pierwotnym słowem jest lekarz. Łączy wam się to? Mam takie pomysły, jeżeli macie pomysł na swoje, macie swoje patenty na słówka, których nie mogliście zapamiętać, a w jaki sposób sobie skojarzyliście, podzielcie się z tym ze mną w komentarzu, może to użyję i... Znaczy może, myślę, że użyję, że jest fajne i treściwe, to podzielmy się tą wiedzą. Pomóżmy sobie w tym niemieckim. Trzymajcie się cieplutko, hej!